Zdumiała mnie decyzja władz Lecha Poznań, żeby zwolnić trenera Jacka Zielińskiego i zastąpić go José Mari Bakero. Zastanawiam się, czy nie jest to zmiana siekierka na kijek. I nawet nie chodzi mi o nazwiska głównych zainteresowanych, bo może rzeczywiście trener Jacek Zieliński no już wyczerpał limit zaufania. Jeżeli jednak przegrywa się 4 mecze z rzędu w Ekstraklasie i przegrywa drużyna mistrza Polski, przy czym piłkarze tej drużyny grają o niebo na wyższym poziomie w europejskich pucharach i trener nie umie sprawić, żeby z równie wielkim zaangażowaniem, pasją i skutecznością choćby z Turynu czy z meczu z Salzburgiem zagrali również w Ekstraklasie przeciwko drużynom jak Zagłębie Lubin czy Górnik Zabrze, no to rzeczywiście problem trenera tutaj jest. Pytanie, czy właśnie akurat José Mari Bakero będzie umiał wykrzesać w zawodnikach tą determinację, tą walkę, będzie umiał skorzystać z ich potencjału. Po pierwsze, niecała wina leży po stronie Jacka Zielińskiego, który nie doczekał się latem takich wzmocnień, jakich oczekiwać mógłby od drużyny, której zadaniem było zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Już widzimy, że te transfery, po pierwsze było ich za mało, po drugie jak w przypadku Artura Wichniarka, no to wreszcie i władze klubu zrozumiały, że ten transfer był zupełnie chybiony, więc nie do końca wina jest po stronie Zielińskiego, ale rzeczywiście jest problem motywacji zawodników. Inaczej oni grają w europejskich pucharach, błyszczą w świetle europejskich Jupiterów, nie chcą błyszczeć nawet na nowym, naładowanym 40-tysięcznym własnym stadionie, ale José Mari Bakero, którego bardzo lubię prywatnie, bo fantastycznie się z nim rozmawia o futbolu, jest to wielki zawodnik, nie chcę powiedzieć, że mój idol sprzed lat, ale akurat w pierwszym roku swojej pracy dziennikarskiej zrobiłem z nim wywiad, kiedy jeszcze był zawodnikiem FC Barcelony, tej wielkiej Barcelony, Johana Cruyffa, z którą zdobył, wygrał pierwszą edycję Ligi Mistrzów. Natomiast jako trener w ogóle nie dał się nam poznać ani od dobrej, ani od złej strony. Po prostu wiemy o nim za mało. Wiemy natomiast, że jest takim miłym facetem, raczej kumplem dla zawodników niż złym policjantem, a właśnie złego policjanta, zamordysty potrzebują moim zdaniem piłkarze Lecha Poznań, żeby się obudzić i żeby rozpocząć marsz w górę tabeli z tego nieszczęsnego 14 miejsca. Stąd dziwi mnie, że właśnie Bakero, który zupełnie jest niedoświadczony choćby w europejskich pucharach, a jest realna szansa, żeby sprawić sensację i w tych europejskich pucharach awansować z grupy, z tak silnej grupy, z prawdziwej grupy śmierci. Chyba że władze Lecha doszły do wniosku, że ten awans im się kompletnie nie opłaca, bo po prostu drużyna o tak krótkiej ławce rezerwowych nie jest w stanie grać na dwóch frontach, więc jak najszybciej ten europejski front trzeba zamknąć. Oczywiście życzę Bakero sukcesów, ale w nie wierzę. Dochodzi bariera językowa między przynajmniej niektórymi zawodnikami, bo jest paru mówiących po hiszpańsku. No a przede wszystkim jakoś nie wierzę w jego takie zdolności motywacyjne w to, że nie dał nam dowodu póki co, że umie sobie radzić pod taką presją, jaką choćby jest wizyta czołowej drużyny Premier League, czyli Manchesteru City. Przy tym wszystkim, przy błędach, jakie popełnił trener Jacek Zieliński, zwalnianie go w środku sezonu i jeszcze, co czyni całą sytuację bardziej kuriozalną, to właśnie on, wiedząc już o swoim zwolnieniu i znając nazwisko następcy, to on ma prowadzić drużynę w meczu z Wisłą Kraków. Kluczowym w meczu mistrza Polski z wicemistrzem, gdzie obie drużyny muszą się odbić i zacząć wreszcie wygrywać. Widać, że ta sytuacja jakby może niektórych przerosła, stąd jakiś taki pośpiech. Ja rozumiem, że tak się dzieje ze względów proceduralnych. Bakero jeszcze nie może objąć drużyny, no to, ale takie rzeczy się załatwia inaczej. Ogłasza się nazwisko następcy wówczas, kiedy on już drużynę może objąć i poprowadzić. Tymczasem
atmosfera w szatni przed tym meczem z Wisłą i w jego trakcie na pewno nie będzie sprzyjała zwycięstwu.